Dali nam takie informacje o pewnej funkcji f. Wiemy, że wartość f w siódemce jest równa 40, dodać 5 razy e do 7, oraz wiemy, że pochodna funkcji f jest równa 5 razy e do x. A pytają nas, jaka jest wartość funkcji f w zerze? No to, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw znajdziemy funkcję pierwotną do tej funkcji, która tutaj jest podana, czyli 5 razy e do x. No, wiemy, że funkcja pierwotna jest do, dana z dokładnością do stałej, czyli będzie pewna stała całkowania, no ale tę stałą będziemy mogli wyznaczyć z tego, że znamy wartość tej funkcji f w jakimś jednym punkcie. Z tego wyznaczymy stałą całkowania, więc będziemy znali tę funkcję f jednoznacznie. No i wtedy obliczymy wartość f w zerze, i to będzie odpowiedź na to pytanie. No dobrze, no to zróbmy to. Znajdźmy funkcję f od x całkując po prostu to wyrażenie. 5 razy e do x dx. Tutaj mogę piątkę wyciągnąć przed, przed znak całki. Całka z e do x to jest najłatwiejsza całka, jaka jest. Mówimy, że e do x to jest taka funkcja, że jej pochodna to też jest e do x, co jest zawsze bardzo fascynujące. Czyli to będzie 5 razy e do x dodać jakaś stała c. No właśnie, jakaś dowolna stała c. No bo jak różniczkujemy tę funkcję, no to pochodna e do x to jest e do x. Pochodna stałej to jest 0, czyli pochodna każdej takiej funkcji, niezależnie od tego, jaka tu będzie stała, to będzie to, co tutaj mamy dane, więc to jest na no, dobrze. No i teraz musimy skorzystać właśnie z tej informacji, że wartość tej funkcji w siódemce to jest tyle. No to weźmy, obliczmy jaka jest wartość w siódemce tego wyrażenia. To będzie 5 razy e do siódmej, no bo wstawiamy x, za x wstawiamy siódemkę, dodać c, równa się, no i teraz przepiszę to wyrażenie, to jest tak naprawdę... Pewna stała, tak? To wygląda jak jakieś wyrażenie algebraiczne. No to jest wyrażenie algebraiczne, ale to jest po prostu jakaś stała. E do 7 to jest jakaś liczba. Razy 5 dodać 40. To jest jakaś pewna konkretna liczba. No i teraz co tutaj mamy? Po obu stronach mamy 5 razy E do 7. Mogę odjąć od obu stron, wtedy nam się to po prostu zredukuje. No i dostaję, że C jest równe 40. Czyli wiem, że moja funkcja f od x. Ma postać taką, że to jest 5 razy e do x dodać wiemy, że ta stała jest równa 40, więc teraz mogę obliczyć, jaka jest wartość tej funkcji w zerze, ile jest f od 0, f od 0 to muszę wstawić 0 za x, czyli to będzie 5 razy e do zerowej dodać 40, e do zerowej to jest 1, 5 razy 1 to jest 5, dodać 40. Dostajemy 45. Czyli widzimy, że wartość tej funkcji w zerze jest równa 45. I obliczyliśmy to korzystając z tych informacji, które tutaj mieliśmy dane. Znaleźliśmy funkcję pierwotną, wyznaczyliśmy stałą i obliczyliśmy wartość funkcji.